Dzisiaj to jest szczególny dzień, który zostanie na długo w pamięci mieszkańców, na długo w pamięci sportowców, na długo w pamięci gminy. Otóż dzisiejszy dzień jak gdyby zwieńcza pewną decyzję, którą podjęto w 2009 roku. Decyzję o przystąpieniu do budowy 3 stadionów sportowych na terenie gminy Mielec, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jak widzimy, w ramach niniejszego projektu mamy piękną płytę boiska sportowego, kort tenisowy, jak również nowy budynek dla sportowców. Tu na pewno nowością jest kort tenisowy, co niektóre miasta nie mają w ramach swojej infrastruktury sportowej takiego obiektu. Na pewno to uatrakcyjni prowadzone zajęcia i zagospodarowanie czasu wolnego. Jest to ośrodek taki, powiem, wypoczynkowo-rekreacyjny. Wydaje mi się, że jest chyba chlubą naszej miejscowości i no jestem bardzo pod wrażeniem, wdzięczna jestem w ogóle wszystkim, którzy się przyczynili do stworzenia tak pięknego obiektu. My jesteśmy akurat na takim terenie, w okolicy Mielca, skąd kiedyś wielu młodych ludzi wędrowało w świat grając w piłkę nożną. A myślę, że zatem ludzie są po temu. Tylko wystarczy stworzyć im warunki. Staram się im pomagać jak tylko mogę, żeby ten potencjał w nich po prostu był wykorzystany. By mieli szansę, możliwości wykorzystania i między innymi dlatego sięgamy po środki unijne, aby dla tych ludzi stworzyć możliwości materialne, tą bazę sportową, na której oni będą mogli doskonalić swoje umiejętności. Ja kiedyś też grałem tam w piłkę, ale nie mieli żeśmy takich warunków, takich akurat jak oni teraz mają. Mają może lepiej troszeczkę niż my, ale... Miejmy nadzieję, że dadzą sobie radę i może któryś się tam wybije gdzieś wyżej, jakiś któryś z chłopaków. Chcielibyśmy mieć zawodników światowej klasy. Ostatnio Mistrzostwa Świata pokazały, że jednak praca musi się odbywać u podstaw i musimy tą młodzież szkolić. No i mam nadzieję, że za paręnaście lat właśnie z takich obiektów jak ten będą się wywodzić no, zawodnicy na miarę Grzegorza Laty, który notabene pochodzi stąd. Mamy piękny obiekt sportowo-rekreacyjny. Młodzież zrzeszona w ludowych zespołach sportowych będzie mieć warunki do gry w piłkę nożną. Sport, który jest tu, w którym się Mielczanie w powiecie mieleckim wszyscy kochają po tych sukcesach. Stali Mielec kiedyś i dlatego dzisiaj cieszę się, że mogłem przekazać piłkę piłkarzom podpisaną z autografem Grzegorza Laty, króla strzelców Mistrzostw Świata 1974 roku. Z jakiego programu zostało sfinalizowane niniejsze przedsięwzięcie, na którym otwarciu jesteśmy? Nagrodą w konkursie jest aparat cyfrowy. Mamy zwycięzcę, jest nią pani Małgorzata Świątek. Interesuje się funduszami regionalnymi, więc chyba stąd. Jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno szczęśliwi. No spójrzmy na to, kto by nie chciał w swojej wsi mieć czegoś takiego, prawda? Że wieś to nie znaczy, że mamy być gorsi od miasta. My też chcemy mieć takie rzeczy. W naszej wiosce jest dużo dzieci, także bardzo dużo skorzystają z tego, na pewno i młodsze, i starsze. W dziedzinie sportu dla dzieci, no to na pewno to jakoś to będzie ich bardziej motywować, żeby uprawiały ten sport, no nie? Bo to jednak jak jest gdzie, no to bardziej motywuje. Dojeżdżam tutaj, mam rodzinę, to przyjeżdżam tutaj tak co niedzielę do teściowe, że tak powiem. To przy okazji na pewno też się tutaj wybierzemy, boję się gdzie zabawić. Co ważne w tym obiekcie, to również pieniądze na utrzymanie, czyli na osobę, która będzie zajmowała się zarówno dbaniem o ośrodek, ale możliwością również organizowania zajęć sportowych. Proszę Państwa, to jest cegła z napisem Podleszany. Wypalona w cegielni na tym miejscu, podejrzewam, że za 100 lat temu. No, myślę, że przekazuję to prezesowi po to, żeby to wmurować tutaj, żeby to było taką pamiątką historii tej ziemi.